Mieszkańcy osiedla Pileckiego w Oświęcimiu wyszli na przejścia dla pieszych, żeby blokować drogi w proteście. W proteście przeciwko czemu? Otóż miesiąc temu Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau uruchomiło przy ulicy Więźniów Oświęcimia w sąsiedztwie osiedla Pileckiego nowe centrum dla odwiedzających. Jest tam duży parking, z którego jednak liczni turyści z kraju i z zagranicy nie chcą korzystać, wjeżdżając wbrew zakazowi na osiedle Pileckiego i blokując miejsca parkingowe tychże mieszkańców. Jednym z protestujących mieszkańców osiedla Pileckiego jest pan Marcin, który właśnie przekazał nam postulaty grupy mieszkańców, ale zapytajmy najpierw, panie Marcinie, dlaczego tutaj jesteście, skąd ta pikieta? Dzień dobry Państwu. Zorganizowaliśmy tą pikietę, bo mamy dość tego wszystkiego. Odcięli nas od całkowitej prywatności. Z naszego osiedla zrobili sobie ronda, gdzie ustawiając znaki, zakazy parkowania i nie dotyczy to mieszkańców. Walczymy od kilku lat o miejsca parkingowe dla nas. W tej chwili nie mamy ich w ogóle. Z jednej strony muzeum nas przyciska, z drugiej strony jednostka, która jest, ma główną bramę wjazdową między blokami. Strach wypuścić dzieci na pole, bo jeżdżą, nie stosują się do ograniczeń prędkości. Co może jeszcze powiedzieć? Pan prezydent na spotkaniach i wszyscy tutaj wysoko ustawieni w muzeum obiecywali nam ustawienie tonażowe przy wjeździe od ulicy Więźniów Oświęcimia do 3,5 tony. Do dzisiejszego dnia nie ma tego ograniczenia. Autobusy, które przyjeżdżają z wycieczkami, pełne, kursują praktycznie. Dzisiaj nie wiem dlaczego, taka sobota, ale kursują co 5 minut. Mamy tutaj normalnie autostradę, gdzie ulica Leszczyńskiej, ulica Legionów jest cała wolna, mogą sobie spokojnie tamtędy dojeżdżać. Nie jest to nasze pierwsze spotkanie, jak zresztą Państwo widzą po artykule, który ukazał się wcześniej w Faktach Oświęcim. Panie Marcinie, ale były podobno uzgodnienia, że autobusy nie będą przejeżdżały ulicą Więźniów Oświęcimia, tylko pojadą od strony ulicy Legionów. Tak, dokładnie na jednym ze spotkań tak mieliśmy podane do wiadomości. Nawet wręcz pan dyrektor muzeum zapewniał nas, że zanim otworzą nowe wejście do muzeum, zadba o naszą prywatność przede wszystkim jako mieszkańców osiedla Pileckiego. W tej chwili nie zrobił nic w tym kierunku. Nic. Korzystają z naszych śmietników, parkują nawet między śmietnikami ludzie, bo nie mają gdzie zaparkować, albo było opowiadane na tym, że na zebraniach, że parking będzie bezpłatny. W momencie, kiedy otworzyli muzeum, okazało się, że parking jest płatny. Oszukują jawnie ludzi, jak i nas, tak i turystów. No turyści mają złe podane współrzędne na dojście do obozu. Jest kilka rozwiązań, bo są wolne parkingi na Leszczyńskiej, mogą tam parkować, wystarczy otworzyć... Czyli stary parking muzeum, tak? Tak, dokładnie. Wystarczy otworzyć aleję Bartoszewskiego. Ludzie, którzy będą tam parkowali, przejdą sobie aleją Bartoszewskiego do kas, zapłacą, tunelem przejdą do muzeum. I tyle. To są bardzo proste rozwiązania, których wydaje mi się, że można to zorganizować i to w bardzo krótkim czasie. Od 12, kiedy dostarczyłem pisma informacyjne do Urzędu Miasta i na policję o właśnie tym, o tej pikiecie, że mamy zamiar takie coś zrobić. Tu mam z potwierdzeniem odbioru. Dwa pisma dostarczyłem. Od 3 dni nagle znalazły się patrole policji, znalazły się ZUKi, gdzie czyściły wczoraj osiedle, no bo wszyscy wiedzieli, mieli odgórnie ustawione, że osiedle ma wyglądać reprezentacyjnie, bo coś się będzie działo. No, 3 dni zaczęło się robić tyle, o co my prosimy przez 2 lata. Kolejną osobą, która pojawiła się tutaj na proteście jest pani Renata, bo tu poznaliśmy się, ale teraz jeszcze podeszła pani? Danuta. Pani Danuta. Pani Renato, pani Danuto, po kolei. Dlaczego przyszły panie tutaj na ten protest, no, nazywany oficjalnie pikietą, bo inaczej nie można? No dlatego, że chcemy pokazać władzom Muzeum Oświęcim, jak i władzom naszego Urzędu Miasta, że my tutaj mieszkamy. My tutaj jesteśmy. Zostaliśmy zamknięci między jednostką a centrum obsługi odwiedzających i nikt nas nie pyta, czy nam tu jest dobrze, czy nikt nam nie przeszkadza. Zabrano nam wszystko. Miejsca parkingowe, naszą prywatność, ciszę, spokój. Z jednostki wyjeżdża w dniu szkoleń około 200 do
500 samochodów. Jedno, turyści, którzy do nas przyjeżdżają, no to to są wielkie tysiące. Mówimy tutaj o szkoleniach w jednostce Wojsk Obrony Terytorialnej, tych szkoleniach weekendowych, gdzie nawet 500 osób przyjeżdża. Tak jest. I żołnierze mają prikaz odgórny, że mają parkować na terenie jednostki. Zdarza się, że też już parkują na naszych miejscach. Na początku było to dużo więcej, teraz już mniej. No i teraz doszli nam turyści. Ale o co chodzi z tym odzieraniem prywatności? Przecież turyści powinni przyjechać na parking, wejść do muzeum zwiedzić i wrócić do domu, tak? Ale my chcemy, żeby otwarta została Aleja Bartoszewskiego, ponieważ turyści zamiast iść tamtą drogą i Leszczyńską do Brzezinki, oni idą między blokami, między oknami, w okna zaglądają, siedzimy sobie na ławce, nie da się. Nie przejdą przez osiedle w tamtą stronę, tak? Bo państwo muszą przejść, żeby przejść do ulicy Leszczyńskiej, muszą iść najbliżej ulicą Jaracza. Więc między blokami przechodzą, żeby iść dalej tam na ulicę Jaracza. Więc to jest nasza prywatność zabrana, ponieważ ktoś idzie koło mnie i ogląda, co ja robię, co ja mam w domu. Tak nie powinno być. Oni uważają, że my jesteśmy miejscem do zwiedzania, że my jesteśmy obozem. Także to jest coś nie tak. Także no o to walczymy, żeby albo otworzyć Aleję Bartoszewskiego, żeby tamtędy turyści przechodzili i przede wszystkim, żeby zapewnili im miejsca parkingowe. Przede wszystkim turyści mówią, że tam jest płatne, a tu se można stanąć za darmo. Druga sprawa, mają za małą ilość toalet. Załatwiają się nam na osiedlu. Pod drzewami, pod krzakami, koło kościoła, koło kosza, w każdym miejscu, bez skrupułów, po prostu załatwiają swoje potrzeby. Mają w samochodach zwierzęta, które tak samo wyprowadzają na nasz teren, nie sprzątając. Wjeżdżają na tereny zielone, zostawiają samochody i po prostu sobie wyciągają stoliczki, krzesła i robią pikniki. Pani Don, to pani również ma takie odczucia, dlatego pani tutaj jest? Tak, tak, dokładnie. Żądalibyśmy, żeby właśnie ta Aleja Bartoszewskiego była otwarta. Kiedyś tam było otwarte, było przejście, można było przejść od strony Leszczyńskiej, teraz jest tam pusto. Ale ja Bartoszewskiego jest receptą na wasze problemy tutaj z turystami? Tak, częściowo. Myślę, że tak. No, ale otwarcie Alei Bartoszewskiego nie spowoduje, że przybędzie wam miejsc parkingowych i że turyści nie będą parkowali na waszym osiedlu? No nie przybędzie nam miejsc, ale może gdzieś Urząd Miasta coś zlokalizuje. Są tu takie tereny, gdzie może Urząd Miasta wykupić i zrobić parkingi. Właśnie, jak państwo widzą teraz kwestię tych swoich parkingów? Czy mają państwo jakieś gotowe rozwiązania, które by można było przedstawić no, w Urzędzie Miasta, tak? Ponieważ muzeum jest jednak za tym ogrodzeniem, natomiast wasz teren należy do Urzędu Miasta. No myśmy pisali pisma do Urzędu Miasta w sprawie zmiany znaku na B1 przede wszystkim, oszlabany i przede wszystkim progi zwalniające. To są nasze podstawowe rzeczy, żądania. Prośby, nie wiem, no jak to określić. Przede wszystkim źle jest oznakowanie dojazdu do centrum odwiedzających, bo od ulicy Dworca, od Więźniów Oświęcimia nie ma ani jednego znaku, że którędy dojazd, po której stronie jest, czy jest tam parking. Tak samo od strony Legionów też jest źle oznakowane, więc po prostu coś centrum, dyrektor powinien zareagować i zmienić to oznakowanie. Muzeum to jest cyrk, pół do 11 w nocy zaczynają robić służby porządkowe, koszenie traw, sprzątanie, poza tym my płacimy, nam podnoszą czynsze. Mówimy o pół do 11 wieczorem, tak? Koszenie trawy. Zaczyna się ich prace przygotowawcze na rano na otwarcie muzeum. Przede wszystkim nam podnoszą czynsze za wywóz śmieci, segregowane śmieci. Proszę nieraz sobie przyjechać, są opony, śmieci, wszystko. Ich pudełka z KFC, po prostu wszystko wyrzucają to, co mają na autach. My za to płacimy. Nie życzymy sobie takiego czegoś, bo... Ale turyści chyba mebli nie przywożą, tak? I opon. Ale chodzi głównie... Główno chodzi o śmieci KFC, McDonaldy. Tak. Jest śmietnisko. Po prostu jest śmietnisko, a nam podnoszą cały czas czynsze za wywóz śmieci. Jak my nie będziemy segregować, mamy podniesione. Dostajemy kary. A oni z tym nic nie robią. Tak samo. Godzina w pół do 6 rano oni odkurzają cały plac. Przecież tu się nie da spać. My mieszkamy jak małpa, jak klatka. Chodzą, zaglądają, robią zdjęcia, firanki odsuwają. Ja mieszkam na parterze i miałam nie jeden przypadek taki, że po prostu stają sobie wycieczki, jeszcze się śmieją bezczelnie, zdjęcia robią. Ja pokazuję, że nie wolno. No to oni traktują nie mają po prostu, mają sobie to w nosie za przeproszeniem.
Proszę dzieci, państwa, wnuki nasze nie mają miejsca do zabawy. Ten plac zabaw, co jest, to jest rondo dla nich. W koło jeżdżą samochody. Jeżdżą i gdzie mają te spaliny? Ten po prostu jeden smród, jeden smog wydobywa się z samochodów. Po prostu to jest przyszłość naszych dzieci, te osiedle. Tu są młode małżeństwa. My już jesteśmy też w takim wieku, też potrzebujemy spokoju. I ciszy, przede wszystkim. A nie żeby nam na okrągło samochody jeden za drugim, jeden za drugim. To samo, do jednostki dojeżdżają tak samo. Po 500 samochodów. Po 500. To jest bardzo uciążliwe. A czy państwo już rozmawiali pomiędzy sobą, co dalej, jeżeli ten głos nie będzie? Będziemy protestować. Będziemy ciągle teraz mamy pikietę, a tak. Następne będzie nasze zadanie. Na ogólną będzie... niech się świat dowie, jakie miejsce tutaj my mamy, co jak nam stworzono muzeum, jak nam pięknie zorganizowało życie. I tak. Co jeszcze? Ja mieszkam naprzeciwko tego bramy wojskowej. Trzaskają się o 5 rano. O 5 rano się trzaskają. Trąbią i ten... Dzieci moje nie mogą spać, my nie możemy spać. Trzaskają się bramą, trąbią, motorami jeżdżą. Co to jest? Przecież jest cisza nocna przecież. Ja byłam u dowódcy w ostatnim czasie i powiedział mi, zapewnił, że będzie rozmawiał z żołnierzami, że będzie się starał, żeby była cisza, żeby nie jeździli szybko, żeby się nie trzaskali. Nic to nie dało. Ile dało? Tydzień? I dalej jest wszystko tak, jak było. To koszenie trawnika tutaj przy muzeum, przy nowym centrum obsługi odwiedzających, to jest melodia ostatnich godzin, tak? Bo to było z piątku na sobotę. Oczywiście. Rzeczywiście po godzinie 22. Tak. A teraz przynajmniej sprzątają, bo kilkakrotnie wysyłałyśmy z koleżanką zdjęcia do Urzędu Miasta, jak wyglądają kosze po turystach. Na waszym osiedlu. Na naszym osiedlu za blokiem. Dokładnie wszystko. Psy. O psach jeszcze nie mówiłam. Mówiłam dosłownie. Pampersy, powiem brzydko, z gównami. Więc to jest coś nienormalnego, bo w słońcu to zaczyna śmierdzić. Wszystko jest w tych koszach. Butelki, McDonaldy, to kipiały kosze. Teraz po naszej interwencji częściej zbierają śmieci, więc kosze w miarę funkcjonują. No ale to, ale tak, śmieci. Ale za czyje pieniądze? Ja za nasze podatki, właśnie, za nasze państwowe mieszkańców pieniądze. A czego to jest wina? To jest brak rozwiązań systemowych? Tak, to jest brak rozwiązań systemowych. Przez całe życie był wjazd z tamtej strony. To, ale czekaj, i jednostki? Nie, jednostki w dawnych ale czasach ja mówię też. O muzeum, tak. Tam są hotele pobudowane, tam są restauracje. One od ulicy Leszczyńskiej. Tak? Od ulicy Leszczyńskiej. Tu turyści nas się pytają, gdzie tu można kupić kawę, gdzie można coś zjeść. Ale wjazd do jednostki też kiedyś był prawdopodobnie od ulicy Leszczyńskiej. Tylko brama reprezentacyjna. Tak, bo ja tu mieszkam 30 lat i w tamtych czasach była brama, bo były dwie jednostki za moich czasów i była brama reprezentacyjna, a wszystko działo się z tamtej strony. Dokładnie. I tam są dwa gwiazdy, tam są dwa gwiazdy. Jeden jest od... Ale to pominąwszy jednostkę, to już pominąwszy jednostkę. A druga od Leszczyńskiej. Nam głównie chodzi o turystów, o samochody, o to, że po prostu przemieszczają się na okrągło. Tysiące ludzi. A przy zwracaniu uwagi bluzgają nas. No tak, drogie panie, ale jak zabronić ludziom chodzić w miejsca, które są ogólnie dostępne publicznie? No, mamy znak. Zakaz parkowania. Mówimy o chodzeniu, tak? Bo ja rozumiem, że samochody, które tam wjeżdżają, jest znak, policja powinna interweniować, ale jak panie sobie wyobrażają, że ci ludzie przestaną tam chodzić? No, chodzić wiadomo, że każdemu wolno, ale jak to przejdzie 10 osób, a przejdzie 100 pod oknami, no to jest różnica. I zdjęcia robią naprawdę. I co, brak informacji? Brak informacji, kto nam strony. Pełny brak informacji. W ogóle są przesypane. Dobrze, teraz druga sprawa. Miasto uruchomiło linię M. Autobus, że turyści będą zatrzymywać auta na dworcu i że będą wsiadać w linię M. Znaczy na parkingu Park and Ride, tym, który stoi pusty. Ta linia M nie zdaje rezultatów, ponieważ autobus przyjeżdża i wysiada. O, wysiada. Mamy autobus linii M. I wysiada. Dwie osoby, jedna albo w ogóle. I mało co? Tego, nie zatrzymują się samochody. Jestem świadkiem, wczoraj Lajkonik przejeżdżał. O właśnie. I nie na przystanku, za pasami. Zaraz za pasami zatrzymuje się. Do niego i on od razu się jak zatrzymuje. Taksówki z Krakowa stoją, zrobili sobie parking. Na chodnikach.
na chodnikach są parkingi, jest po prostu, to jest coś niezrozumiałego. Tymi, jak to się nazywa? No nie wiem, jak się nazywa, w każdym razie chodzi głównie o to, że lajkoniki miały niby tędy nie jeździć, ale jeżdżą. Jeżdżą lajkoniki, jeżdżą autobusy, jeżdżą busy. Lajkoniki, czyli autobusy te kursowe z Krakowa i do Krakowa. Tak jest. I jedzie czasami jeden. Jeden z Krakowa, a drugi zanim jedzie do Krakowa. I po prostu zbierają po całej ulicy turystów. Ale nie patrzą, że tu jest zakaz jakiś zatrzymywania się. Po prostu stają, zatrzymują to jest, się. Jest to po prostu uciążliwość. No bo mają na tym... Jaką my mamy mieć... Przede wszystkim dla zdrowia. Zapachy spalin. Wdychanie tego wszystkiego. Więc jakie my mamy tutaj życie? Na pikiecie pojawił się również zaproszony przez mieszkańców wiceprezydent Oświęcimia, pan Andrzej Bojarski. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam. Panie prezydencie, jakie pan widzi możliwości rozwiązania problemów mieszkańców wnoszone w tych postulatach, które na pewno również pan dostał? Znaczy, postulatów nie dostałem, dopiero dzisiaj sobie te postulaty zabrałem. Mniej więcej wiem, o co mieszkańcom chodzi, bo przyznam się szczerze, że jeszcze nie czytałem tych postulatów napisanych, ale wiem, bo jestem tutaj bardzo często. Moi pracownicy są też bardzo często. W zasadzie od 15 jesteśmy tutaj codziennie. Obserwujemy całą sytuację. Wiemy o tych problemach. To, co jest możliwe z naszej strony do realizacji, do załatwienia, staramy się to bardzo szybko wdrażać. Natomiast chciałbym tutaj przede wszystkim zaznaczyć to, że nie jesteśmy jedyni w tym całym problemie, który jest, bo są również inni, którzy równie aktywnie powinni się w to włączyć. A mówimy o kim? O muzeum, o jednostce? Mówimy o muzeum, mówimy o jednostce, pewnie trzeba też powiedzieć o starostwie powiatowym, bo przecież ulica Więźniów Oświęcimia to jest ulicą w zarządzie starostwa. Myślę, że też trzeba powiedzieć o zarządzie dróg wojewódzkich, bo z kolei ulica Legionów jest w zarządzie dróg wojewódzkich. Także tutaj beneficjentów tych problemów jest bardzo dużo I chciałbym, nie ukrywam, chciałbym i prosiłbym o to, aby również oni się aktywnie włączyli w rozwiązanie tego problemu. Niemniej jednak jest pan jedynym samorządowcem, czy jedynym włodarzem z tych instytucji, o których tutaj mówimy, który się tutaj pojawił. W związku z tym jeszcze pana chcę zapytać, jak pan ocenia w ogóle kwestię oznakowania? Ponieważ mieszkańcy mówią, że ten chaos, który tutaj jest spowodowany, powoduje brak informacji. Widzieliśmy przed chwileczką, turyści wysiedli z linii M, uruchomionej przez MZK przez miasto. Oni wysiedli tutaj na przystanku przy ulicy Obozowej i rozglądali się zdezorientowani. Gdyby nie policjanci, którzy im tutaj udzielili pomocy, oni by nie wiedzieli, jak dojść z tego przystanku do centrum obsługi odwiedzających, a to już jest chyba po stronie miasta. Znaczy na pewno tak, nie? I tutaj na pewno jest pewne pole do poprawy, do pewnych działań. I to co powiedziałem, staramy się na bieżąco realizować pewne rzeczy i tutaj w rozmowie z mieszkańcami otrzymałem pewne informacje, które zaraz w poniedziałek będę wdrażał i to zostanie zrobione po prostu natychmiast. Nie? Natomiast myślę, że to nie jest najistotniejszy problem w tej trudnej całości. Ale jeden z wielu. Dlatego tak, jeden z, uwagę, jeden, jeden z wielu i rzeczywiście to postaramy się bardzo szybko poprawić. To jest pytanie, które powinienem zadać każdej osobie z każdej instytucji, którą tutaj wymieniliśmy, a więc miasto, wojsko, muzeum, starostwo powiatowe, zarząd dróg wojewódzkich. Dlaczego dopiero teraz o tym rozmawiamy? Czy tego się nie dało przewidzieć, panie prezydencie? Znaczy, my rozmawialiśmy na ten temat już bardzo, bardzo dawno, przed otwarciem, przed 14 czerwca. Ja nie chcę się wypowiadać na temat działania i podejmowania decyzji przez inne instytucje, bo dbam o tą instytucję, w której pracuję i staram się realizować tak zadania, żeby one były realizowane bez zbędnej zwłoki. I proszę mnie zwolnić z odpowiedzi na to pytanie. Tak, ale to mleko, które się rozlało się właśnie na miejskim terenie.
No tak, i to jest prawda, chociaż tak nie do końca bym się z panem zgodził, bo jesteśmy na terenie miasta, natomiast zarządzającymi poszczególnymi terenami to jest nie tylko miasto Oświęcim. Jest z nami Michał Szan, radny Rady Miejskiej w Oświęcimiu, a także przewodniczący Rady Osiedla Zasole. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Panie radny, od jak dawna informacje o tych problemach, które przeżywają mieszkańcy osiedla Pileckiego, docierają zarówno do Rady Osiedla, jak i do Rady Miasta? Znaczy generalnie te problemy to są znane zanim jeszcze tutaj Centrum Obsługi Odwiedzających Państwowe Muzeum zostało otwarte. Mieszkańcy zwracali to, jak również Rada Osiedla również zwracała, sygnalizowała, że tutaj będzie problem. Każdy widział, co się działo na ulicy Leszczyńskiej, tak? Tam tak naprawdę cudem stało się to, że nie było żadnego wypadku. No tutaj widzimy, że tak powiem, powtórkę z tego. O, teraz coś nawet się dzieje. Którym spacerowali ludzie, więc widzimy, że też jest niebezpieczne. Tak, no i to proszę Państwa, tutaj właśnie do tego dochodzą, że tutaj mamy na dodatek jedno tylko przejście dla pieszych. Turyści wchodzący tutaj do centrum chodzą, że tak powiem, wszędzie, tak? Nie tylko po przejściu, ale również w innych miejscach, które są do tego jakby nieprzeznaczone, więc ten problem jak najbardziej był sygnalizowany długo, długo wcześniej. Czy dało się coś dużo, dużo wcześniej z tym zrobić? Czy dopiero teraz, jak się to przysłowiowe mleko rozlało, trzeba szukać jakichś wyjść awaryjnych? Ja myślę, że dało się, ponieważ jeżeli każdy może sobie przeczytać, to pozwolenie na budowę tutaj Centrum Obsługi zostało wydane w 2013 roku. Mamy rok 2023, 10 lat. Pytanie jest, czy zarządzający, ja nie mówię tutaj, czy muzeum, czy starostwo powiatowe, czy też Urząd Miasta wyciągnęli lekcje z tego, co się działo na ulicy Leszczyńskiej. Myślę, że nikt tej lekcji nie wyciągnął. Dało się tutaj cokolwiek to inaczej zorganizować. W szczególności zadbać przede wszystkim tutaj o mieszkańców, którzy są najbardziej narażeni, czyli mieszkańców ulicy Osiedla Rotmistrza Pileckiego. Tak? Tak naprawdę o nich nie zadbał nikt. Parkowania nie ma, ponieważ mieszkańcy nawet nie mają gdzie zaparkować. Tyle turystów tutaj przyjeżdża. Osoby, tak samo jest słaba informacja dla turystów, którzy dochodzą tutaj pieszo do centrum odwiedzających, ponieważ ci turyści, jak widzimy, krążą. Krążą po całym Zasolu. Wiadomo, że tutaj się skupiają, tak? Tutaj się skupiają przede wszystkim, bo tutaj jakby jest miejsce docelowe. Więc ja uważam, że ten czas od wydania pozwolenia został przespany i nie zrobiono nic w tym zakresie. A tak jak przypomnę, parę razy na Radzie Osiedla, zarówno jak był pan prezydent w ramach odwiedzin Rady Osiedla, czy też na różnych spotkaniach, zadawaliśmy zawsze pytanie, jak będzie wyglądała komunikacja i obsługa Centrum Obsługi Odwiedzających. No powiem szczerze tak, że pan prezydent zawsze mówił, że on teoretycznie też nie wie, bo też nie ma takiej informacji od muzeum. Także ja tylko sobie zawsze teraz zadaję pytanie, bo przez wiele lat, teraz mogę powiedzieć, że to chyba był mit, dobrej współpracy miasta z Państwowym Muzeum i ze Starostwem Powiatowym. No, wydaje mi się, że tutaj tej dobrej współpracy nie ma. Albo nie było. Kolejną naszą rozmówczynią jest pani Iwona z ulicy Więźniów Oświęcimia. Pani Iwono, jak rozmawiałem z mieszkańcami osiedla Pileckiego za pierwszym razem, to mówili, że właśnie wy jako pierwsi zgłaszaliście już dawno, dawno temu, że po powstaniu tutaj nowego centrum odwiedzających mieszkańcy ulicy Więźniów Oświęcimia będą mieli problem z turystami zajmującymi wam miejsca parkingowe i nie tylko zajmujący miejsca parkingowe. Jak wygląda ta sytuacja teraz od tych 4 tygodni? Jest coraz gorsza. Kiedyś była zła, a teraz jest coraz gorsza. Kampery, osobówki, wczesne godziny przedpołudniowe, już się zaczyna wjazd na parkingi. To jest wyrzucanie ogromnych worków śmieci, to nie, że małych śmieci. No i często też oddawanie moczu, że tak powiem. No, katastrofa generalnie. To mówimy też o tych uliczkach i śmietnikach osiedlowych. Tak, o osiedlowych, za które my płacimy za wywóz nieczystości. Dokładnie te. Chodzą z worami śmieci i szukają, gdzie wyrzucić śmieci. To już pomijam, że to są, mamy jeden parking, później jest po drugiej stronie ulicy drugi i praktycznie oba są zajęte przez obce samochody. Czy Państwo już to gdzieś zgłaszali, czy interweniowaliście? To znaczy generalnie ponoć zajęła się tym Rada Osiedla. Także no, czekamy na wyniki, a teraz jesteśmy tutaj. Czyli solidaryzujecie się, bo temat Was również dotyczy. Jak najbardziej. Tu jest katastrofa na osiedlu Pileckiego, na Zasolu, na Więźniów Oświęcimia, nasze ulice. Teraz słyszałam nawet już na proteście, że też obozowo. To w takim razie co dalej? Bo teraz jest chodzenie po przejściach, blokowanie jezdni. Co dalej?
No ale czy to tutaj dużo od nas zależy? Przecież powinny się władze muzeum tak samo o tym zająć. Otworzyć parking, zaprosić turystów, wszystko okej. Okay. Ale co dalej? A gdzie mieszkańcy? Przecież my powinniśmy tu być przede wszystkim dobrze potraktowani, a wręcz odwrotnie mam wrażenie. Mieszkańcy osiedla Pileckiego w Oświęcimiu mówią, że będą walczyli o swoje do samego końca. Jak widać, determinacji im nie brakuje. Paweł Wodniak, Fakty Oświęcim.